dzisiejszych czasach często o wyborze sprzętu decyduje cena zakupu. Nie jest już na szczęście tak, że to, co tańsze, musi być gorsze. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale rynek je bezlitośnie weryfikuje. W przypadku wędek karpiowych dość szybko wiemy, czy mamy do czynienia z udanym produktem. Tu bardzo często decydują jej osobliwe cechy. Czy jest uniwersalna, czy też może przeznaczona do specjalnych celów, na przykład dalekich rzutów. Wybór jednej z tych cech tak naprawdę należy do nas. W tym filmie dzisiaj kilka słów o wędkach firmy Karum. To karpiowe wędzisko z serii Defender. Kij, który trzymam w dłoni, wykonany został ze splotów włókna węglowego. Blank jest cienki, co w dzisiejszej dobie budowy wędzisk karpiowych wcale nie dziwi. Jednym się to podoba, innym nie. Kwestia wyboru. Dla mnie jest ok. Ja zwróciłbym uwagę na dolnik, który jest wystarczająco długi i pozwala komfortowo wykonywać dalekie rzuty. Jak deklaruje producent, specjalne ułożenie kilku warstw grafitu o dużej sztywności przy użyciu minimalnej ilości spoiwa ma zapewnić doskonałe przenoszenie drgań, dynamikę i szybkość. Na dalekie rzuty ma wpływ pierwsza przelotka o średnicy 50 mm. Dzięki temu maleje opór żyłki podczas wyrzutu. Nie bez znaczenia jest również spora odległość między mocowaniem kołowrotka a wspomnianą przelotką. Oznacza to, że żyłka ze szpuli wysnuwa się szybko i sprawnie. Nie można oprzeć się wrażeniu, że to zaawansowane technicznie wędzisko, posiadające bardzo szybką akcję oraz duży zapas mocy. Dzięki temu układowi wędka pozwala na bardzo dalekie rzuty przekraczające 100 metrów. Da się odczuć, że właśnie wtedy pokazuje ona swoją szczytową charakterystykę. Natomiast haul ryb to już zdecydowanie praca półparaboliczna. W tym miejscu trzeba jeszcze wspomnieć o ostatniej przelotce, która została podwójnie wzmocniona. Ma to znaczenie podczas haulu, a także gwałtownego odjazdu ryby. Dobra praca wędziska to efekt jej świetnego wyważenia, a także idealnego rozłożenia obciążeń na całej jej długości. A skoro o długości mówimy, to zatrzymajmy się na chwilę przy uchwycie kołowrotka. Ten wyróżnia się na tle całości kolorystyką, ale także aluminiową fakturą. Wędka podczas akcji dobrze pracuje, a przeciążenia rozkładają się po jej całej długości, co widać szczególnie przy nagłych odjazdach. Cecha ta przynosi nam jeszcze jedną ważną korzyść. W dużym stopniu niweluje nasze błędy i pozwala na zachowanie zdobyczy na haczyku. Defender występuje w dwóch długościach, 3,60 m i 3,90 m, a także w LBS 3 i 3,5. W polskich sklepach internetowych możemy znaleźć tą wędkę już w cenie od 286 zł.